20 września na terenie warsztatów szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie odbyły się targi pracy i edukacji. Organizatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie wraz z Ochotniczym Hufcem Pracy w Zielonej Górze. Ubiegłoroczne targi pracy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno i wystawców, jak również osób zwiedzających i osób bezrobotnych, mieszkańców terenu powiatu świebodzińskiego oraz uczniów szkół. Dlatego też postanowiliśmy ponowić tą inicjatywę. Wystawców mamy podobnie jak w ubiegłym roku 27. Oferta kierowana jest do wszystkich mieszkańców terenu powiatu świebodzińskiego, więc przyjść może dosłownie każdy. Nie limitujemy wejścia. Można przyjść, jeżeli ktoś nie ma pracy, ale można przyjść też, jeżeli ktoś chce zmienić pracę, bo to jest okazja jedna w roku tak naprawdę, żeby z wieloma pracodawcami naraz móc porozmawiać, zapytać się o warunki pracy, płacy w danej firmie, o obowiązki, które należałoby wykonywać. My udostępniamy jakby platformę do spotkania się pracodawcy z pracobiorcą. To są firmy z terenu Świebodzina i okolic, firmy logistyczne. Jest policja, straż pożarna, służba celna, wojsko, ale są też i szkoły typowo specjalistyczne, jak Powiatowy Zespół Szkół, w którym też w gościnnych progach się znajdujemy. Jest szkoła w Rogozińcu, a więc też dedykowane dla ostatnich klas szkół podstawowych. Targi pracy organizowane przy współpracy z ochotniczymi hufcami pracy są bardzo istotne na rynku. Dzięki targom młodzież, ale również osoby potrzebujące mogą poznać nowe oferty pracy, ale także znaleźć praktyczne miejsca, gdzie mogą odbywać naukę zawodu. Ochotnicze hufce pracy zajmują się młodzieżą od 15 roku życia, ale również osoby pełnoletnie do 25 roku życia i starsze mogą skorzystać z naszych ofert. Oprócz tego mogą znaleźć pracę, bo przecież po skończeniu szkoły branżowej, którą ochotnicze hufce zapewniają, mogą potem jako nasi absolwenci zdobyć dobrą pracę. Przyjechaliśmy z okularami VR. Chcemy pokazać uczniom, młodzieży, chcemy im pokazać zawody, ale zawody tak od wewnątrz. Nasze aplikacje, nasze firmy przedstawiają ponad 40 zawodów, które młodzież może obejrzeć sobie od podwórka, dosłownie. Te okulary pozwolą wirtualnie wprawdzie, ale przenieść się do danego zawodu. Pracodawcy są nam wdzięczni za to, że mogą tego żywego klienta poza działami HR zobaczyć na tych targach, mogą z nimi rozmawiać, układać powiedzmy te plany zawodowe wspólnie, ale też często przekazują propozycje dotyczące przekwalifikowania, przyuczenia do nowych zawodów, mówią o tym, jak wygląda profil, jeżeli chodzi o zatrudnienie w firmach i do tego profilu często się ci nasi bezrobotni czy młodzież kończąca edukację w ostatnich klasach szkół branżowych i szkół średnich dostosowują. Jeżeli chodzi o młodzież, podchodzą, interesują się, pytają się nie tylko o warunki, jakie my oferujemy, jeżeli chodzi o płace, ale o samą służbę, jak ona wygląda, jak przebiega ta służba, co trzeba spełnić. Jednak mundur przyciąga młode osoby, ponieważ daje pewność zawodu, stabilizację na rynku pracy i tutaj jest też ciekawa oferta, ponieważ wstępując do policji nie będziemy robić ciągle tego samego. Możemy trafić do różnych wydziałów, od ruchu drogowego, od niepotrzebnego interwencyjne, prewencji dzielnicowej, może trafić do Wydziału Kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, szereg szkoleń. Po prostu pozwala to rozwijać się zawodowo, ale i osobiście, bo to są ciekawe szkolenia, to są szkolenia nie tylko z wiedzy, ale także i z umiejętności, więc tutaj naprawdę bogata oferta i myślę też dobre warunki pracy, a i cel, efekt naszej pracy, czyli bezpieczeństwo najbliższych, rodziny, otoczenia naszego miasta, no to tutaj myślę, że jest także takim czynnikiem, który wpływa na to. Wiadomo, że targi odwiedzają również uczniowie klas szkół podstawowych. My jako liceum ogólnokształcące mamy, myślę, że bardzo dobrą ofertę, szczególnie dla uczniów, którzy myślą o dalszej edukacji po liceum. Wiadomo, że liceum to szkoła wyboru dla uczniów, którzy gdzieś dalej myślą o kontynuowaniu swojej nauki na uczelniach wyższych.
to właśnie nasi absolwenci, którzy właśnie po skończonych studiach, my się śmiejemy, bo niektórzy nasi uczniowie mówią, że oni tutaj wrócą i będą później zasiadać w radach gminy czy w radach powiatu. Oni sami o tym mówią, będąc uczniami liceum, że liceum i później studia to taka droga do tego, żeby wrócić do nasze środowisko lokalne i później tutaj się realizować w swoim życiu.